Gościem świątecznego podcastu powszechnego jest ksiądz Adam Boniecki. Upajający prezent to było wieczne pióro, które dostałem też jako dziecko. I to takie na tłoczek. Ja pamiętam, że umazane atramentem potem chodziłem aż do czasu, aż to pióro się całkiem zepsuło, ale to było fascynujące. Od razu zacząłem pisać powieść nawet wtedy, jak dostałem to pióro. Wierszem zresztą. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu bardzo specjalny gość, ksiądz Adam Boniecki. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, witam Państwa. Witam Ciebie przede wszystkim. Adamie, mamy dzisiaj rozmawiać o świętach, które się zbliżają. Świętach Bożego Narodzenia. I chciałabym się Ciebie zapytać o to, jaki zapach Ci się kojarzy ze świętami? Jaki zapach? Tak, jaki zapach? Żeby nie zmyślać. Kojarzy mi się, jak się mówi, święta, zapach jednak choinki jodłowej. To bardzo wyraźne skojarzenie. Jakichś pieczonych ciast też takich, to jest mniej sprecyzowany zapach, ale taki klimat różnych pieczonych, cudownych zapachów. To są chyba dwa zapachy, które pierwsze się rzucają w oczy czy w nos. A ta choinka jodłowa, pierwsza, którą pamiętasz, jeszcze sprzed wojny, sprzed 1939 roku? To właśnie usiłowałem sobie przypomnieć te choinki różne, bo życia było ich no kilkadziesiąt, bo co roku jest jakaś choinka, więc mając tyle lat, co ja, to już ich jest bez liku. Stwierdziłem, że choinki mi się pozlewały. O dziwo, choinki się zlewają, chociaż nie są płynem. I właściwie choinki zapamiętałem dwie. Dwie takie wspaniałe, błyszczące, cudownie ubrane, pewnie wspanialsze w mojej pamięci niż rzeczywiście. Pierwsza to jest rzeczywiście przedwojenna choinka. To był, jak sądzę, 39 rok, że to był grudzień. Druga taka wspaniała choinka to była w 44 roku, w 43 roku na Boże Narodzenie. Tak, czyli ostatnie Boże Narodzenie z tatą. Ostatnie Boże Narodzenie z tatą. To było w dwóch innych domach, bo z tego pierwszego już nas Niemcy wyrzucili. I dominantą w tej pierwszej, we wspomnieniu z tej pierwszej, ja miałem wtedy 5 lat jednak, to nie pamięta się wiele, ale takie slajdy zostają w pamięci. To jest tłum ludzi, który przyjechał, to przyjechali moi bracia, mojej matki, siostry, jakiś tłum ludzi. Zawsze się zastanawiam, gdzie oni w końcu nie takim wielkim dworze się pomieścili. No, jakoś się pomieścili. Przyjechał stryj, brat mojego ojca, który był majorem Wojska Polskiego. I no, jakiś tłum ludzi, taka cudowna atmosfera rodzinna, takiego święta, gdzie wszyscy znaleźli nagle, bo to jednak nie było takie proste, jak się mieszka w mieście jednym, to się można spotykać częściej, a to gdzieś rozrzuceni po Polsce byliśmy. I to są takie dwie choinki. A ta druga choinka, to samą choinkę, to drzewko pamiętam doskonale, było jakieś bardzo wysokie, też lśniące, to było takie przejście z jadalni do salonu. I w tym salonie olśniewająca, jakaś świecąca, ogromna, taka, że mi się wpisała w pamięć. A wszystkie inne choinki mi się już tak trochę pomieszały. Niektóre sam kupowałem już tam w późniejszych latach. Więc pamiętam kupowanie choinek w Warszawie na różnych placach. To się tam szukało i potem się tachało i się przynosiło do domu. Się okazało, że jest jakaś krzywa, czy z jakąś dziurą z boku i taka się wydawała ładna na placu. No ale w każdym razie
Te dwie choinki pamiętam, jeżeli już takie pytanie. Te dwie choinki pamiętam doskonale, tak mam je w oczach. Obydwie. A z rodzeństwem robiłeś zabawki na choinkę, ozdoby, łańcuchy, anioły, diabełki? W czasie okupacji był taki zwyczaj w moim domu. Nie było tam elektryczności, gdzieś mieszkali w tym dworze. Bardzo duża rodzina mieszkała. To tam z Wołynia przyjechała siostra mojej matki z czterema córkami. I jeszcze inni, tak jak to w czasie wojny, ci ludzie tam chronili w tym domu. I wieczorem się wszyscy zbierali i robiliśmy właśnie w adwencie, to było robienie zabawek na choinkę, łańcuchów, jakichś innych tam z orzechów, czegoś takie się tam montowało. Wszyscy siedzieli i ktoś czytał. Moja mama czy moja ciotka czytała trylogię albo Krzyżaków, takie książki się czytali. Przyznam, że nigdy już po tym trylogii nie przeczytałem tyle, co wtedy ze słuchania. I to mi zostało. Więc to było takie połączone z czytaniem, robienie tych zabawek na choinkę. Oczywiście poza tym, że to był święty adwent, to jeszcze zbierali dobre uczynki i w postaci źdźbeł siana składaliśmy do pudełka, żeby potem włożyć do żłóbka, na który się położy Pan Jezus. No i uskładałeś? Tak, tak. Myśmy składali i składali te moje kuzynki, cztery, które mieszkały. One miały jakoś dwa razy więcej zawsze i podejrzewam, że one fałszowały, bo to jednak dobry uczynek to było jedność włoży, że on tego, a myśmy się tak dość pilnowali, mój brat pilnował, żebym ja nie kantował, jaki to był dobry uczynek. Ale nie miałeś pokus? Proszę? Ale nie miałeś pokus, żeby sobie jakiś dobry uczynek dołożyć? Czy nie miałeś pokus? Nie, nie, to po prostu było nie do pomyślenia. Raz, że byłem przynajmniej uczciwym chłopcem i to już taka święta czynność, więc nie ma co. Ale te dobre uczynki żeśmy składali. Ale to było niezależnie od choinki. A choinka, to znaczy niezależnie, pod choinką stało to ten żubek z dzieciątkiem Jezus. Taką figurką sobie tam leżał. Na tym sianku, który był złożony z naszych dobrych uczynków. Takie to były czasy. No, ale powiedziałeś o tych ostatnich świętach w 43 roku jeszcze z ojcem. Pamiętasz z tej Wigilii obraz ojca? Mam to jakoś tak, w ogóle Wigilii nie pamiętam. Na pewno była, bo zawsze była Wigilia. I tak sobie usiłowałem też przypomnieć tę Wigilię kompletnie. Na przykład Wigilii następnej po śmierci mojego ojca, kiedy nas już wyrzucili z naszego majątku. Myśmy w takich dwóch izdebkach mieszkali, gdzie właściwie na noc, jak się rozkładała legowiska, to cała podłoga była założona. Pokój z kuchną śmieci. Moja mama, nas pięcioro, jeszcze taka Irka, która się zajmowała dziećmi w dobrych czasach i potem towarzyszyła mojej mamie chyba bardzo wiele i była wielkim wsparciem dla niej. Gdzie myśmy tam widzieli? Musiałem sobie przypomnieć, kompletnie nie wiem, gdzie tam można było zjeść. Była na pewno, jak znam moją mamę, to ona by nie przepuściła tego i kilku zasadniczych dań by nie darowała i byłaby na pewno bardzo przyjemna i dobra, ale kompletnie nie pamiętam tych Wigilii. Wiesz, ja pamiętam, znaczy wiem to, że ta zawsze pierwsza Wigilia bez tego człowieka, który zmarł, jest szczególną Wigilią, szczególnie taką dotkliwą Wigilią. Kiedy brakuje tego, który odszedł? Tak. Też myślę o tych kolejnych Wigiliach, byłeś wtedy po prostu małym człowiekiem, pewne rzeczy tak, się... Tak, miałem 10 lat i potem następne. Nie? Tak, jakby zacierają, ale później już są Wigilie z twoją mamą, prawda? I chyba mama była, nawet jestem pewna, taką tak, ostoją dla was wszystkich rodzeństwa. Była mamą, przychodził stryj, brat mojego ojca, jest podobny z wyglądu do brata. I to była taka jeszcze obecność i przychodziła siostra mojej mamy na Wigilię zawsze. Także to była taka poszerzona Wigilia i ta praktyka poszerzania pozostała jeszcze byłem dorosłym księdzem i też wiem, że mama zapraszała czasami ludzi, którzy nie mieli gdzie pójść na Wigilię. Hanna Kral kiedyś była u nas, jak wszyscy jej bliscy wyjechali. Była sama, powiedziała mamie, no więc zaprosiła na Wigilię i była u nas na Wigilii. Tak, więc
taką straszną Wigilię, gdzie okropny nastrój był, który staraliśmy się jakoś przełamać. To był tak, jak mój brat, który wyjechał pracować za granicą, jakoś mu się tam musiało nie powodzić i zanikł. Po prostu myśmy nie widzieli w ogóle, co się z nim dzieje. To nie było komórek, takich sposobów komunikowania. Była jakaś ciotka, u której był jakiś czas temu. To był ostatni sygnał, że przyszedł do niej. Ona go zresztą dość, tak mówi, spławiła niezbyt uprzejmie i znikł, rozpadł się. Widzisz, że on tam tej pracy miał, nie miał, jak to Polacy za granicą, nie we Francji. Już nie widzieliśmy, żyje, nie żyje, żadnego śladu żywego nie, od niego nie było. Bardzo to było takie, to chyba taka najbardziej ponura Wigilia, nie po śmierci, tylko wtedy, jak tego mojego brataśmy zgubili z oczu. A kiedy się znalazł? Jakoś znalazł się po jakimś czasie. Nie bardzo pamiętam już, ale na pewno się znalazł, bo jest do tej pory znaleziony. Teraz już go mamy w zasięgu telefonu komórkowego i WhatsAppa i wszystkich tych urządzeń. Ale to było wtedy ciężkie. Widzisz, zobacz, rozmawiamy o Wigiliach. Tyle czasu. I tyle czasu, i na tych Wigiliach jest tylu ludzi. Jest gromadnie, jest wspólnota. I ludzie starają się być dla siebie dobrzy. A ja jestem ciekawa, czy jest taka Wigilia, którą spędziłeś zupełnie sam. Tak. Spędziłem taką Wigilię już w roku. Już pamiętam, bo to była pandemia, więc wcale nie miałem zamiaru gdzieś tam się wybrać, tylko w Krakowie. Ja miałem takie świetne kąski z tą wigilijnego. Jacek Ślusarczyk, niezawodny opiekun wszystkich samotnych, chorych i smutnych i kalekich w redakcji przyniósł. Więc miałem co jeść i jadłem sam i bardzo się w tym dobrze czułem. W ogóle nie byłem. Tak chciałem być trochę tak pomyślałem, tak solidarnie, jak to mój brat we Francji, on jest sam zawsze, jak to Wigilię nawet to brał dyżur, żeby zastąpić kolegów, którzy mają rodziny. No i po prostu samotnymi ludźmi takie zniosłem te, ale nie odczuwałem żadnej tam goryczy, już pomijając, że to było pyszne rzeczy, które przyniósł Jacek. Ale ta samotność jakoś mnie nie przybijała. Ja już jestem stary może dlatego, więc poczucie bliskości, łączności z ludźmi i tak istnieje. A to przeżywanie Wigilii, takie wewnętrzne u księdza, to jakie to jest przeżywanie? To słabo. Słabo. Nie. O, to jestem świetnie, ciekawa jestem. Taki materiał do wzruszających opowieści, bo... A do prawdziwych? Na prawdziwych też, nie. Tak, bo to niby tak się szykuje, tą Wigilię szykuje, patrzę taki nastrój, się ubierają świątecznie, to opłatek się łamie, Pismo Święte się czyta, a potem się... Siedzisz w tym stole, żeby jakieś rozmowy, żeby jakieś duchowe, żeby jakoś głębiać to. Takie. No a tak sam ze sobą? Jak sam ze sobą, no to jeszcze mogę porozmawiać poważnie, ale na takich rodzinnych to rodzina się rozszerza, następne pokolenia są. Także właściwie teraz nawet na Wigilii jestem w klasztorze, taką przyjąłem zasadę, a potem do nich idę na koniec ich Wigilii. Czyli rodzeństwa. Natomiast ta Wigilia, zanim do mojej siostrzenicy i siostry. Zanim do tego dojdziemy, to ja się zapytam o tę Wigilię w klasztorze, jak ona wygląda. Kto ją przygotowuje? Aniołowie. Póki siostry pracowały w kuchni, to siostry przygotowały. Jak siostry powiedzieli, że idą do innych zajęć, uczyć dzieci w przedszkolach i nie wiem, co jeszcze robić, i dwoje świeckich ludzi, no to oni pewnie będą przygotować pierwszy rok. To jest tak, że w klasztorze jest ktoś, kto pracuje w kuchni dla tej wspólnoty. To jest nawet logiczne chyba. Jakby wszyscy zaczęli gotować, to byśmy się już dawno potruli. I to jest... Jest to taki rytuał bardzo, że się w kaplicy zbieramy, jest jakaś modlitwa, jest śpiewając kolędy, schodzimy po schodach do tej jadalni, wszyscy, potem przełożony wygłasza
przemówienie życzeniowe, takie z życzeniami. Jeszcze z okazji moich imienin zawsze każdy przełożony czuje się w obowiązku powiedzieć parę morałów po tą moją adresę. Nie wiem dlaczego te życzenia zawsze są takie pouczające, no ale przyjmę to z właściwą sobie pokorą. No i potem zaczynają się te dania. Zależy z których stron pochodzą te gospodynie aktualne. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. No ale najczęściej, no na pewno jest barszcz czerwony, prawda? Albo grzybowa. No jest jakaś grzybowa. Jest. I to się je potem... Potem ja się zmywam zwykle, ale czasami byłem na tej części. Potem jest tam choinka, w drugim pokoju śpiewają, czy w drugim kącie tej jadalni. Się śpiewa kolędy. No, a twoja ulubiona kolęda? Jestem bardzo niemuzykalny, więc jak powiem, że to jest moja ulubiona, to potem będzie on to zaśpiewa. Jak zaśpiewał, to cały razem zaśpiewamy. I jednak Bóg się rodzi, jest kolędą niedoścignioną. To jest, dlaczego? Radość, jest treść, siła? Jest teologiczna, nie jest takie pleplutki jakieś... Oj, maluśki, nie lepiej ci, bo to jest, no tak. Mm-hmm. Chciałem jakoś źle się wyrazić. Jakaś mądrość ludowa w tym się i uczucia i to, ale są to takie drdy małe, no, jeżeli weźmiemy słowa i lubię takie, w których jest jakaś treść. Widziałem kiedyś w Kurytybie w noc Bożego Narodzenia w takim jakimś domu, nie wiem co to jest za dom, ale jakiś publiczny budynek z oświetlonymi oknami. W każdym oknie stoi chłopiec i są takie Nia z Dziruła, dzieci ulicy, którymi tam się opiekują jakieś zakłady. I oni śpiewają kolędy we wszystkich możliwych językach. We wszystkich możliwych, no w różnych językach śpiewają. Czy oni śpiewają, czy to jest puszczane, to lichowiarze. Ci chłopcy stoją w oknie, każdym stoi jakiś chłopiec z oświetlonym oknie i śpiewają te kolędy. Więc to jest z tymi kolędami, że te nasze są oczywiście najpiękniejsze, ale także w innych krajach się trafiają całkiem niezłe. Mm-hmm. I nawet o zgrozę u Niemców się trafia kolęda, którą wszyscy kochamy. Nie? Stille Nacht, czy Cicha Noc jest oczywiście piękna. Pamiętam takie święta, może to było wtedy właśnie ta ostatnia z ojcem kolęda, że... Ci mieszkańcy naszego domu, liczni z różnych stron Polski zgromadzeni, te panie przede wszystkim, postanowiły, że one zrobią na mszę w kościele koncert kolęd. I na mszy rzeczywiście śpiewały. Pani Jemowicka siedziała na poręczy chóru. Bałem się, że ona w ogóle spadnie, bo byłem na dole. I dyrygowała tym chórem i śpiewali cudownie na głosy te kolędy. Moja rodzina jest na ogół dość muzykalna i to był fantastyczny kościół. A to taki był kościół, to była jeszcze inna epoka, nie? Mm-hmm. Tak, w ławkach kolatorskich siedzieli dziedzice przy ołtarzu, w środku, w kościele lud prosty. Bogaci gospodarze mieli ławki pod ściadami, takie też z tabliczkami. No i potem ci państwo, którzy śpiewali na chórze, i lud zachwycony, oczarowany tym śpiewem. Dlaczego, że takie wspomnienie mam z Bożego Narodzenia. Ale to w ogóle zaczęliśmy, ten wątek rozwinęliśmy od tego motywu, od tej sytuacji, kiedy wy w klasztorze idziecie właśnie śpiewać kolędy do pomieszczenia, gdzie jest choinka. I co dalej? Dalej ty się zmywasz? Idziesz sobie właśnie wtedy? Uciekasz do rodziny? Jadę do mojej siostry, tak. Bo... Po angielsku wychodzisz. Tam mówię przełożonemu, że ja już teraz widzę, dziękuję bardzo. A mówię, dobrze. Jeden więcej, jeden mniej, co różnica. I jest taki zwyczaj w rodzinach, że się na Boże Narodzenie daje prezenty pod choinką właśnie. Przynajmniej u nas jest taki zwyczaj, że pod choinką się układa. Pisze się dla kogo i potem jest to roztwieranie. Czeka się na ten moment, pamiętam jako dziecko bardzo to... Było miłe, takie wielkie przeżycie. Czekało się na to, ciekawe, co mi się... Bo to taki... Nie to, że dostałem coś fajnego, tylko, że ktoś głowił się, myślał, czym mi zrobi przyjemność. Na tym to jest w ogóle sens takiego dobrego prezentu. I to jest fantastyczne właśnie, że
Mnie się cieszy nawet ze swojego, tylko patrzysz, jak zareaguje na to, co dałeś. Mhm. Nadzwyczajny. Kto to jest? Takie, to są takie... W rodzinie, gdzie się nie... Ludzie sobie nie mówią co 5 minut, kocham cię, nie? Jak tak w amerykańskich filmach. Ale tu się to wyraża, że taka... Taka miłość, która chce sprawić przyjemność drugiemu człowiekowi. W zakonie tego nie ma. W zakonie ostatnich, jaki taki byłem, tych wspólnych, to są takie paczki standardowe. Na przykład... Płyn do golenia. Co roku dostawałem mydło do golenia, maszynka się goliłem elektryczną maszynką, więc to było mi kompletnie niepotrzebne, ale to ktoś pomyślał, ale wszyscy dostawali to, bo nie ma kobiet, więc to w ogóle nie ma problemu, co myśli ojcowi i bracia. Jakiś taki zestaw czegoś. No nic. Może rzeczywiście trudno było, żeby przełożony wymyślał dla każdego coś. No a taki prezent z dzieciństwa, który zapamiętałeś, takie szczególne? To są takie naprawdę co fajne ja miałem pewnie 5 lat wtedy, tutaj przed wojny, to pamiętam, że dostałem taki mundur i czako, to ten wuj, który był wojskowym, przyniósł łańskie, ale to był taki z przodu takie coś się tasiemkami z tyłu wiązało i czako na głowie, no tak właśnie dostałem i szabla chyba była też, to pamiętam jako taki niebywały prezent. Potem druga rzecz, która mnie tak niesłychanie poruszyła, to była taka szklana kula, przycisk taki. Mm-hmm. Do papieru, tak? Mm-hmm. Taki po prostu skarb taki dostałem jako dziecko. I też upajający prezent to było wieczne pióro, które dostałem też jako dziecko. I to takie na tłoczek. Ja pamiętam, że umazane atramentem potem chodziłem aż do czasu, aż to pióro się całkiem zepsuło, ale to było fascynujące. Od razu zacząłem pisać powieść nawet wtedy, jak dostałem to pióro. Wierszem zresztą. Niestety nie przetrwało. Nie wiem, czy się znowu, ale pamiętam fragmenty. Jakiś taki, ponieważ chciałem pisać wierszem, więc wierszowanie ciągnęło treść, nie? Żeby się zwierszowało, trzeba było władować jakieś słowo i potem... Ale to pióro wieczne, tak, to było takie fantastyczne. Tak. No a jak ty dajesz prezenty? W takiej marnej ocenie wtedy się uważało takie prezenty, skarpety, jakieś szaliki, sweter. No bo to i tak trzeba dać, no więc to co za prezent, nie? Więc to nie robiło wrażenia specjalnego. No a jak ty dajesz prezenty? Napinam się, żeby mój prezent był nadzwyczajny, niesłychany, po prostu żeby powalał. Powalił? To pewnie powalił, wiele razy już powalił. I to rozmaite, pamiętam, moim siostrzenicom podarowałem namiot. Taki, co rozkładały, dzieci małe były. W pokoju po prostu rozstawiałem taki. Wspaniały prezent. Do dziś go mają, chociaż kilkadziesiąt lat upłynęło od tego czasu. Jakieś takie rzeczy. Teraz taki zegarek, który ma funkcję, jakieś wskazuje ciśnienie i może nim fotograf komórką robi jakieś coś takiego absolutnie niepotrzebnego, ale w każdym razie to takim dzieciom mojej siostrzenicy dałem, chłopcom. No oni są zachwyceni. Rok upływa, to jest dla nich ciągła fascynacja, odkrywanie nowych własności tych zegarów. Więc tak się wysilam, żeby czymś zabłysnąć. Żeby zapamiętały, że był taki cudowny wujek Adam, który przynosił takie fantastyczne prezenty. Wiesz, ale tym też uciekłeś mi przed jedną odpowiedzią, więc wracam do tego pytania. Może tak je sformułuję. Czy wyobrażasz sobie taki świat, w którym nie narodził się Jezus? To jest takie pytanie trudne, bo od początku swojej świadomości jestem w świecie, w którym narodził się Jezus, więc to jest taki nawyk myślowy nawet. Nie można powiedzieć, że to jest wiara czy pobożność, tylko no po prostu taki obraz świata mam. Tak, Marek Skarniński napisał taki wiersz, że co by było, gdyby się nie narodził. No, nie poświęcałem więcej czasu na takie rozmyślania, ale można sobie wyobrazić.
taki świat istniał dosyć długo, nie? Więc można sobie wyobrazić, że się czeka na niego, czy nie czeka, czy nie urodził. Tak, to jest prawda, że jesteśmy ukształtowani przez tą kulturę, w której obecność Jezusa, nawet jeżeli nie jest przedmiotem głębokiej wiary, to jest bardzo silna i trudno sobie wyobrazić. Wiesz, ja się też ciebie pytam o to, dlatego że rozmawiamy o takich dekoracjach świąt, o tym, co jest takie... wtórne. No też jakoś przywiązujemy tego wagę, ale jednak istota jest gdzie indziej. Prawda? Można spędzić w kompletnej samotności święta i dużo intensywniej i bardziej je przeżywając niż przy rodzinnym stole. Tak, tak, oczywiście. O to pytam. Myślę, że w tych zwyczajach są rzeczy, które są albo ważne, albo przynajmniej znakiem czegoś ważnego. Ten polski zwyczaj łamania się opłatkiem i takiego przebaczenia sobie, pojednania, to jest coś bardzo a propos. Nie wiem, czy to jest tak realizowane wszędzie, że ludzie sobie przebaczają w tym dniu, że jest gdzie pojednania, no ale powinien być i łamanie opłatkiem to oznacza. I są takie rzeczy, które potem już przyćmiewają w ogóle istotę święta, że się obchodzi rozmaite, urządza jakieś elementy tego świętowania. Cała ta część kulinarna, te prezenty przesłaniają w ogóle tajemnicę, którą obchodzimy. To jest, myślę, że tak dużo bardziej religijnym świętem, religijnie przeżywanym, i może z większą wiarą, to jest Wielkanoc, niż Boże Narodzenie. Bo Boże Narodzenie to jest takie coś zanurzone w jakiejś legendzie, opowieści, takich bajkach prawdziwych, nieprawdziwych, jak aniołowie śpiewają, latają, mówią, po jakiemu śpiewali, też nie mówią po żydowsku, nie wiem, po jakim aniołowie śpiewają. Pokazuje i to jest opisane tak, jakby to była najnormalniejsza rzecz. I wtedy anioł przyszedł i powiedział Jezusowi: dzień dobry, możesz wracać do domu. No, cała ta konwencja takiej opowieści. Ja wiem już to, uczyłem się tego i przestudiowałem, dlaczego jest taka konwencja. Że to jest powiedzenie, że to są sprawy Boże i tutaj autor sobie zmyśla rozmaite rzeczy, upiększa, nie tak jak maluje się anioły w kościele. Jeden malarz namalował piegowatego anioła. Proboszcz był oburzony. Mówi: pan widział kiedyś piegowatego anioła? On się pytał: a ksiądz widział niepiegowatego? Więc to jest taki właśnie, takie sytuacje. No, to jest wszystko takie bajkowe, aż zanadto. Czas już świętego Mikołaja doładowują do Bożego Narodzenia niektórzy, co już w ogóle jest bez sensu, ale i to jest nawet, mi się zdaje, niebezpieczne, bo to w świadomości dzieci właśnie wiara się miesza z taką baśnią, legendą. Nie powiedziałbym, że nie mam do tego wyczucia. Jak patrzę, że papież Jan Paweł II bierze tę figurę dzieciątka Jezus i niesie i składa ją do żłóbka. Nie przemawiało to do mnie. No a dla ciebie największa tajemnica? No, w tajemnicy to jest to, co jest podstawą w ogóle dla chrześcijaństwa. To jest, co nas wyróżnia, że tak powiem, że co to znaczy, że człowiek jest jednocześnie Bogiem wcielony. To jest rzecz, którą można rozmyślać bez końca. Co to znaczy? Nie jest to jakiś mit, tylko ale co to jest? Jego bóstwo i człowieczeństwo. Dlatego myślę, że zawsze do tego wracamy, dlatego że co roku trzeba sobie uświadomić, że bez tego cała reszta jest już w powietrzu wisi. Jeżeli takiej tajemnicy nie, takiej prawdy wiary nie przyjmujemy, to reszta jest już, takie są opowiastki. No, mądrym żydowskim nauczycielu, który chodził i tam nauczał i uzdrawiał jakimś terapeucie. Jeżeli się
się do tej tajemnicy zbliżamy, to w ogóle bycie człowiekiem ma inne znaczenie niż wtedy, kiedy Bóg nie został człowiekiem. Nie wziął wszystko na siebie. Że przez to odkupił ludzi, nie przez to, że tak okropnie cierpiał, jak pokazał Gibson. To była konsekwencja tego, że on stał się człowiekiem. Tym, co wiemy o Bogu, nie? To też nie wiemy nic o Bogu, tylko to, co nam powiedział ludzkim językiem ten Bóg, który stał się człowiekiem. Co znaczy, że Bóg stał się człowiekiem, to tego do końca chyba nigdy się nie zrozumie. To się nie można wyobrazić. Jak to było? Czy miał wiedzę taką jak Bóg i równocześnie jak człowiek? Czy się uczył pisać i czytać? Czy to wszystko wlane? No, mniejsza z tym, to jest właściwie stoimy przy takiej tajemnicy, w której człowiek jest bezradny. I to, że jest wiele interpretacji, wiele różnych form chrześcijaństwa, to nic dziwnego, dlatego że nikt nie ma kompletnej wiedzy, więc są wszystko fragmenty, które są pewnie słuszne wszystkim odruchom. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Współwydawcą podcastu powszechnego.